Vielen Dank, Frau Fajan. Das Wort hat jetzt für die ECR-Fraktion Herr Legutko. Dziękuję bardzo, pani premier, panowie przewodniczący. Cztery kwestie chciałem podnieść. Pierwsza to jest sprawa języka. Z satysfakcją odnotowuję ton i język, w jakim rozmawiamy dzisiaj w czasie tej debaty. Jest to ton na tyle mocny i perswazyjny, że nawet szanowny kolega Verhofstadt się do tego dostosował, co mnie niezmiernie cieszy. Ale chciałem powiedzieć również, wyrazić nadzieję, że ten język zostanie utrzymany, bo to, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory, to była niespotykana językowa agresja, która się dokonywała na rządzie polskim, zanim jeszcze ten rząd powstał, co jest jednak swoistym rekordem świata. Padały stwierdzenia niszczące język i możliwość komunikacji. Jeżeli mówi się, że w Polsce dokonano zamachu stanu, to znaczy, że ten, kto to mówi, nie rozumie sensu słów, których używa, albo specjalnie ten sens zmienia. Druga sprawa to są fakty. Panie przewodniczący, panie komisarzu, przeczytałem dokument, który się pojawił po spotkaniu kolegium komisarzy i to jest niedobry dokument. Moje pytanie jest takie, skąd komisja czerpie informacje o faktach? Kto te informacje państwu przekazuje, kto robi analizy prawne? Opis faktów pozostawia wiele do życzenia, ale najbardziej mnie dziwi to, że informacje przyszły ze strony przedstawicieli polskiego rządu już wcześniej. Nie ma ani śladu tych informacji. Tak jakbyście państwo to wszystko rzucili do kosza. Skąd państwo w takim razie czerpiecie informacje? Z mediów? Jak to powstaje? Jak może powstać taki dokument, na podstawie których podejmuje się decyzje? Panowie, przyznajcie się, że jesteście z faktami na bakier. Taka jest prawda. Trzecia sprawa, o której chciałem powiedzieć, to jest sprawa podwójnych standardów. To jest niestety chroniczna, głęboka i potencjalnie śmiertelna choroba, jaka toczy Unię Europejską. Tutaj przewodniczący Pitela, pani przewodnicząca Haas mówili właśnie o demonstracjach, jak to serca ich są razem z tymi demonstrantami. Proszę państwa, przez ostatnie 8 lat pojawiały się w Polsce często wielokrotnie liczniejsze demonstracje. Jakoś z serca państwo nie krwawiły. Ja nie słyszałem tutaj, żeby pani Harms, pan Pitela czy kto inny solidaryzował się z tymi tłumami ludźmi, choć oni tu byli też, byli w Strasburgu, byli w Brukseli, tuż przed gmachem parlamentu. Czy ktoś z państwa wychodził, rozmawiał, o co im wszystkim chodzi? Może to jacyś ludzie, którzy mają coś ważnego do powiedzenia. Proszę państwa, przez ostatnie 8 lat w Polsce i proszę to traktować jako istotną, powiedziałbym kluczową informację, w Polsce mieliśmy do czynienia czymś w rodzaju państwa jednopartyjnego. To było państwo jednopartyjne, to znaczy, że jedna partia kontrolowała praktycznie wszystkie instytucje. Słyszę nagle tutaj dzisiaj od państwa, że nie chodzi o sprawy personalne. Nie chodzi o sprawy personalne. Gdyby moja partia wstawiła 14 sędziów do 15-osobowego Trybunału Konstytucyjnego, to tutaj rozpętałoby się piekło w tej Izbie. A ja tu słyszę, że nic się nie stało, bo to są sprawy personalne. Gdzie byliście państwo, jak masowo wyrzucano dziennikarzy z mediów publicznych? Wszystkich. Słyszeliście dokładnie to, coście usłyszeli państwo. Wszystkich z wyjątkiem jednego. Wszystkich usunięto. Bardzo szybko. I co, gdzie, była jakaś reakcja? Żadnej reakcji nie było. Te podwójne standardy niestety pokazują, że w Unii Europejskiej jest tak, że są
kraje bardziej równe i kraje mniej równe. Są partie bardziej równe i partie mniej równe. Jeżeli to dalej się będzie toczyć w ten sposób, no to niestety to nie jest, my tu nie padniemy ofiarą tego, tylko Unia Europejska padnie ofiarą. Działając w ten sposób, działacie Państwo przeciw Unii Europejskiej. I sprawa ostatnia. To jest przekraczanie kompetencji. Panie przewodniczący, panie komisarzu, wiecie doskonale, że instrument, którym państwo się posłużyli, jest instrumentem no, prawnie podejrzanym. Służby prawne Rady skrytykowały go w sposób zasadniczy. Nie ma on dobrego uzasadnienia w traktatach. Niektórzy mówią, że w ogóle nie ma żadnego uzasadnienia w traktatach. Państwo tutaj w parlamencie planują uchwalenie jakiejś rezolucji. Ja słyszę, że ma być badanie faktów. Rezolucja zatem ma powstać przed zbadaniem faktów, bo to znaczy, że państwo już wiecie dokładnie, jaki jest problem. To po co w takim razie badać fakty? Innymi słowy, cała ta akcja, jak konstrukcja, wydaje mi się nie tylko, i to zresztą państwo powiedzieli, nie tylko przekroczeniem kompetencji, bo Komisja Europejska nie będzie przecież mówić, jaką większością ma decydować parlament, przepraszam, sąd konstytucyjny w Polsce, ale z słów pańskich wynika, że to ma być swoistego rodzaju precedens. Znaczy państwo chcecie przejąć tego typu kompetencje, które państwu nie przysługują i przez fakty dokonane móc działać w ten sposób, powiedziałbym, nie do końca legalny w przyszłości. I to jest też bardzo niedobre. Das Wort hat für die liberale Fraktion Frau Intveld. Yes, thank you, Chair, and welcome, Madam Prime Minister. Welcome, supporters and opponents of the government.